Dzień dobry, Marta Węgierska, zapraszam na informacje o pogodzie. Do końca dnia i w nocy dominować będzie wyż z nadzachodniej Rosji. Z kierunków południowych napływać będą do nas ciepłe masy powietrza. Do końca dnia i w nocy w całym kraju będzie pogodnie, nawet do bezchmurnego nieba. Nad ranem termometry wskażą od 17 do 19 stopni w przeważającym obszarze kraju, chłodniej na północy, bo tutaj 14 stopni oraz w górach, tam temperatura może osiągnąć nawet 12 stopni Celsjusza. Jutro przeważający obszar Polski znajdzie się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, a po południu nad Polskę nadciągnie chłodny front znad Francji. Z kierunków południowych napływać będą do nas ciepłe masy powietrza. Dzień zapowiada się pogodny i słoneczny. Jedynie na zachodzie i południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. Popołudniowym burzom towarzyszyć będą intensywniejsze opady deszczu. Lokalnie spadnie nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Uważajmy także na silny wiatr, który w porywach może osiągnąć nawet 90 km na godzinę. W ciągu dnia termometry wskażą od 27 stopni na wschodzie kraju do 30 i 31 na północy, centrum i na południu. Chłodniej będzie tylko na południowym zachodzie. Tutaj ze sprawą większego zachmurzenia temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza. Spójrzmy, jak kształtować się będzie pogoda w naszym regionie. Do końca dnia i w nocy będzie pogodnie i bez opadów. Nad ranem termometry wskażą od 16 do 18 stopni Celsjusza. Jutrzejszy dzień zapowiada się pogodny i słoneczny, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Zatem słońca będziemy mieli pod dostatkiem. Na termometrach od 25 do 29 stopni. Ciśnienie powoli będzie spadać. W południe wyniesie około 1006 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.